zdrowia, no szczególnie w tych krytycznych czasach koronawirusa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Zasubskrybowałeś? Sprawdź, czy subskrybujesz. YouTube jest wredne. No, koronawirus, tak wspomnę parę rzeczy w Ameryce. No, na razie spokojnie. Wiadomo, Trump zakazał przylatywania obcokrajowcom do Ameryki. Trochę było zamieszania, bo Amerykanie, którzy wczoraj, powiedzmy, lecieli do Europy, nie wiedzieli, czy będą mogli wrócić. No, ale to nie dotyczy obywateli amerykańskich. No i każdy normalny powinien zrozumieć, że jednak państwo dba o swój naród, państwo dba o swoich obywateli, także, że takie ogólne ograniczenia, no to są tylko nie dla Amerykanów. W sklepach nie ma dzikości, codziennie przywożą jedzenie, mleko, jajka, wędliny i tak dalej, nie ma z tym problemu. Większe problemy są ze środkami do czystości. Wykupują tam wszystko w jednym miejscu, gdzieś w Stanach zaresztowali hinduskę, która prowadziła sklepy delikatesy i zaczęła robić swoje środki oczyszczające, ale używała komercyjnych jakichś chemikalii, mieszała i później tam się poparzyli. No, ogólnie nie ma. Tam gdzieś się kupuje hurtem i jest taniej, to półki są puste, no, ale tam, gdzie jest trochę drożej i mniejsze, to jest. Amerykańskie zawodniczki sportowe, piłki nożnej, w Ameryce to jest nazywany soccer, czyli troszeczkę inaczej nie jest używane słowo futbol. Futbol jest zarezerwowany dla futbolu amerykańskiego, no, który też nie jest tylko stopą, piłką, bo tam również łapią, no, ale to fut jako stopa i bol jako piłka. No tak się przyjęło, że się piłka kopana. No i te kobietki, kobiety i zawodniczki się denerwują, że nie mają płacone. Teraz odwaliły taki numer, że grały z Japonią mecz, wygrały 3-1, no ale na zdjęcia, na wszystko to miały takie ocieplacze, troszeczkę, i przełożyły je na inside out, czyli powiedzmy na drugą stronę, na zewnątrz, żeby ukryć te logo tej amerykańskiej ligi futbolowej, sokerowej, na znak protestu. No dlaczego na znak protestu? No bo w zeszłym roku, w 2019 roku, właśnie 8 marca na Dzień Kobiet poszły do sądu, no i teraz w maju, czyli po powiedzmy 14 miesiącach miała być rozprawa. W Los Angeles ma być ta rozprawa 5 maja. No i cały ten amerykański federacja sokeru powiedziała, że złożyła takie wyjaśnienia, o co chodzi. No i napisała, że kobiety są mniej wytrenowane, troszeczkę mają mniejsze role do spełnienia na boisku niż faceci. No i te kobiety, te zawodniczki się zdenerwowały, założyły te swetry czy te bluzy na zewnątrz, no i tylko pokazywały tam takie cztery gwiazdy, no bo one pokazują, że te cztery gwiazdy, no to są cztery zwycięstwa tytułów w zawodach światowych. No, tłumaczą, że zdecydowały jako grupa, że wszystkie uzgodniły, że będą walczyć, protestować i tak dalej. No i faktycznie protestują. Później facet, prezydent Carlos Cordeiro zaczął przepraszać, że te sformułowania legalistyczne, prawnicze i tak dalej były nieprawidłowe, no i powiedział, że powypieprza na zbity pysk część tych adwokatów czy tych prawników, którzy oni stworzyli tą
pismo obronne, czy można tak powiedzieć. No i powiedział, że on szczerze, bardzo szczerze przeprasza wszystkie te zawodniczki i wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni, że był taki ten język w tych papierach sądowych. No i że te całe te słowa, całe te stwierdzenia nie odzwierciedlają pozycji czy stanowiska federacji. No i że federacja ma duży szacunek dla zespołu kobiecego. Powiedział też, że te kobiety grające w narodowym zespole kobiecym są bardzo utalentowane i pracują nieustannie i no i ciężko pracują i pokazały, że są w stanie coś osiągnąć, czy na olimpiadach, czy na różnych mistrzostwach światowych. Cordeiro zmienił firmę prawniczą, no i powiedział, że teraz wszystko będzie wyprostowane, no i ale ta firma prawnicza okazuje się, że jest częściowo własnością byłego prezydenta Alana Rotenberga. Alan Rotenberg był poprzednio prezydentem, a teraz jest partnerem w tej firmie. No, też ciekawe połączenia. No i kwestia jest, o co to w tym wszystkim chodzi. O co w tym wszystkim chodzi, że no jest to ważna sprawa. Sport jest ważną sprawą, ale sytuacja jest taka, czy oni są płaceni identycznie, czy nie są płaceni identycznie. No i dlaczego tak się dzieje? Wielu ludzi mówi, że po prostu to jest sport, ale też i biznes, że jeżeli nie mogą wyprodukować kasy, nie produkują tych samych pieniędzy, no to w zasadzie powinni być płaceni proporcjonalnie do tego, co wygenerują. Tak samo jak w tenisie. W tenisie też jest wielki krzyk, że pieniądze są inne, no ale fakt jest faktem, że godziny grania też są inne, no bo są 3 sety względem 5 setów i tak dalej, i tak dalej. No są, nie jest 1:1. No wiadomo, że powiedzmy średniej klasy tenisista wygra z dosyć wysokiej klasy kobietą. No i w piłce nożnej też to jest. No jeżeli wszystko się sprowadza do pieniędzy i do dystrybucji tych pieniędzy, no to można powiedzieć, że mają jakąś rację. Wszystkie te zawodniczki twierdzą, że to podchodzi pod prawa równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet, że nie może być dyskryminacji, ale obrona mówi, że jeżeli grają zawodowo czy jeden zespół, czy drugi, to tłumaczyli, że faceci fizycznie i jakoś materialnie robią kompletnie inną robotę. No i zaczęli przywoływać na przykład sytuację, to jest to, że faceci, kiedy jadą gdzieś tam na zawody, no to nie ma takiej wrogości, powiedzmy, od publiczności. No nie wiadomo, czy dla kobiet faktycznie kibice są bardziej jacyś czuli czy wrażliwi. No w tej obronie, w tym piśmie obronnym to też napisali, że to, co mężczyźni, zawodnicy męscy przeżywają w Ameryce Południowej szczególnie i w Meksyku, no to jest nie do wyobrażenia, żeby to się działo dla kobiet. No, że no ciekawe. Wszyscy ci Alex Morgan, Megan Rapinoe i te inne zawodniczki żądają 66 milionów wynagrodzenia za to wszystko pod właśnie tym płaszczykiem tej równości płac. No i
praw cywilnych 64 roku. Megan Rapinoe, no to wiadomo, że ona tam nie ma narzeczonego, nie ma chłopaka, tylko jest powiedzmy, no taką męską kobietą. No i ona też to pcha. Federacja broni się i tłumaczy, że faktycznie powinna być ta sama płaca za tą samą pracę, no ale w tych samych nazywają to facilities. No a facilities, no to można przetłumaczyć, powiedzmy, że nie pracują w tym samym budynku, bo tam jest takie rozróżnienie, że podobne te same pieniądze, no nie mogą być w innych miejscach biznesu czy całego przedsiębiorstwa, że to trudno to podzielić, tak? No z tymi kobietami, mężczyznami te równe płacenie, no to też jest troszeczkę ciężkie do wyliczenia, no bo bardzo często te kobiety, powiedzmy, nie pracują, no bo rodzą dzieci, także powiedzmy, jeżeli się bierze pod uwagę wiek, no to coś innego. Później bardzo często jest tak, że faceci częściej są zdecydowani pracować nadgodziny, no kobiety wolą być, są bardziej jakoś domatorkami, także to wszystko jakoś przeliczyć, policzyć, dodać, odjąć i pomnożyć, no to jest dosyć ciężko. No fakt jest faktem, że Amerykanki są numer jeden teraz na świecie, wygrały 4 mistrzostwa światowe. Męski zespół jest 22 na świecie, no i nigdy nie wygrał żadnych tam światowych, ten World Cup, nigdy mundialów żadnych tam nie wygrywali. W 2018 nawet się nie zakwalifikowali do tego World Cup. No i ci zwolennicy, czy ci, którzy tłumaczą, że kobiety powinny mieć tyle zapłacone, to mówią, że kobiece te zawody oglądało więcej ludzi na świecie niż mężczyzn. No, nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Na pewno no, wybijają się, tak? Ten soccer, wzięli się za soccer, wzięli się za piłkę nożną. W zasadzie piłka nożna została wprowadzona poprzez kobiety, bo futbol amerykański, koszykówka, czy baseball, czyli gra w palanta, no to są i hokej, no to są te 4 sporty, które zdominowały Amerykę, no są te najróżniejsze ligi, nie ligi ciężko było, próbowali chyba 2 razy wprowadzić ligę męską, amerykańską, ale jakoś to nie wychodziło, także zaczęli z kobietami, może faktycznie płacili mniej, może faktycznie dużo liczyli na to, że publiczność będzie jakaś taka, że to będzie jakaś atrakcja, żeby kobiety grały. No i to się wszystko jakoś rozbujało. Pieniądze zaczęły wchodzić w grę. No i teraz można powiedzieć, walczą o te pieniądze. Jeżeli proporcje faktycznie tam można by było wyrównać, no to można powiedzieć, Powinni to zrobić. No tyle tylko, że jeżeli patrzą pensja na pensję, no to nie bardzo. No i jednak schowanie tej, przewrócenie tych swetrów czy bluz na zewnątrz, no to nie jest to prawidłowe. W sumie jakby zrobili coś takiego w prywatnej firmie, no to mogliby być wywaleni na pysk. Tutaj reprezentują do pewnego stopnia Amerykę. Oni tam też dostają, są to jakoś tam, no nie bezpośrednio, ale są tam pieniądze federalne w to włączone.
ciekawa sprawa. No zobaczymy, jak to będzie. Gladiatorzy od tysięcy lat walczyli, teraz są gladiatorki. Ostatnio przez przypadek trafiłem na walkę kobiet w boksie. No nie jest to przyjemne. Nie wiem, komu może się podobać. No sporo facetów lubi boks, lubi jakieś takie kopanie, mordobicie i tak dalej. Większość ludzi, którzy nawet lubi to oglądać, jak się leją w klatkach, sami nigdy by się nie leli, no ale popatrzeć na kobiety, kiedy się katują, która to tam jakaś Jędrzejczyk, też jak pokazywali, morda obita, jak bandyta. Szkoda kobiet. No w sokerze, w piłce nożnej troszeczkę chyba mniej jest tej krwi. No ciekawe jest. No ogólnie rzecz biorąc, największym zagrożeniem w sumie dla damskiego sportu, żeńskiego, kobiecego sportu, to są jednak transwestyci. Teraz to jest kontrowersyjne, no ale to powinno być proste. Ktoś, kto ma geny i chromosomy faceta, to nie powinien grać. Zdrowia jeszcze raz, bądźcie czujni. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do naciśnięcia. Tu jest dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.